Już w najbliższą niedzielę w Świdnicy odbędzie się rodzinno-sportowy piknik, będący częścią Dni Papieskich, upamiętniających pontyfikat świętego Jana Pawła II. Na uczestników czeka moc atrakcji dla całych rodzin. To będzie, tak jak w zeszłym roku, dzień poświęcony rekreacji, sportowi. Spróbowaliśmy to rok temu. Zainspirował mnie do tego ksiądz Krzysztof Ora. Fajnie to wyszło, bardzo fajny festyn rekreacyjno-sportowy, gdzie głównym elementem był bieg papieski. Był to pierwszy bieg papieski, bardzo fajnie to wszystko przebiegło, sympatycznie. Także w tym roku to powtarzamy. Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować przede wszystkim Urzędowi Miasta, pani prezydent, że zaakceptowała ten pomysł, taką właśnie formę wspomnienia tego naszego wielkiego rodaka, bo to myślę taka bardzo fajna forma. Wiemy, kto się interesuje gdzieś tam, kto się interesował życiem naszego rodaka, to wie, jak drogi był mu sport, ilu sportowców go odwiedzało. Myślę, że fajny element wprowadzony w zeszłym roku w Dni Papieskie, który będziemy kontynuować. Moc atrakcji dla Świdniczan 19 w niedzielę między 14 a 18 na Bosmanacie. Rekreacyjny bieg wokół zalewu, zawody kajakowe, gry i zabawy, pokazy to tylko część zaplanowanych na ten dzień atrakcji. W związku z tym, że pogoda podczas rajdu rowerowego nie dopisała i odbył się w zasadzie tylko rajd na skróconej trasie, a ta część piknikowa, która miała się odbyć na obiektach Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, została odwołana, a w zasadzie przeniesiona i zostanie dołączona do bogatego programu festynu rodzinnego w ramach Dni Papieskich, który zaplanowany jest na niedzielę 19 maja. Także tych atrakcji będzie dużo więcej, będą losowania wielu atrakcyjnych nagród. To wszystko, co miało się odbyć w ramach pikniku, zostanie po prostu przeniesione, w ramach pikniku rowerowego zostanie przeniesione na ten dzień z piknikiem papieskim przy Bosmanacie. Także tych atrakcji dużo więcej. No i liczymy, że w związku z tym i frekwencja będzie naprawdę spora, bo jeśli dojdą do tego ci wszyscy rowerzyści, którzy byli zapisani na akcję, wzięcie udziału w tym rajdzie, no to z pewnością ta frekwencja będzie wysoka. I zapraszamy oczywiście całe rodziny. Proszę jeszcze o takie techniczne dane biegu. Ile będzie ten bieg wynosił? Jak zapisy wyglądają? To znaczy się, zapisy będą od 13 na Bosmanacie. Dystans biegu to 2150 metrów. Nie mierzymy żadnego czasu. Przychodzą całe rodziny. Bieg będzie miał podobny charakter do biegu niepodległości. Niemniej jednak chcemy, żeby w przyszłości jednak ten bieg nabierał takiej już formy, takiego biegu znanego. W tym roku po raz pierwszy zmierzymy czas, ale tylko zwycięzcy, mężczyźnie i kobiecie, damy puchar, jak również damy certyfikaty, które będą potwierdzały ustanowienie rekordu tej trasy. Następne lata będzie już taka fajna rywalizacja. Kto będzie chciał pobić ten rekord trasy, niech przyjedzie, odwiedzi nas i będziemy wszyscy w ten sposób, tak jak powiedziałem, bawić się, sport, rekreacja, ale przede wszystkim wspomnienie naszego wielkiego rodaka. Imprezie towarzyszyć będzie także akcent charytatywny, zbiórka środków finansowych na rozbudowę i remont placówek dla osób niepełnosprawnych w Świdnicy i powiecie świdnickim. W tym roku przeprowadzą akcję charytatywną Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością umysłową, koło w Świdnicy. Oni mają zbiórkę otwartą, kilometry zdrowia do 2 czerwca. Dziewczyny asertywne zapewnią catering, będą zupy wojskowe, wiele atrakcji, także zapraszamy Świdnicą, zapraszamy całe rodziny. Atrakcje mamy za darmo, kupcie coś, wspomożecie przy okazji fajny cel. Część rekreacyjna festynu rozpocznie się o godzinie 14. Wokół Bosmanatu staną dmuchańce dla dzieci oraz miasteczka sportowe LZS i TKKF Licznikowiec z grami i zabawami. Będą punkty badań medycznych, strefa gastronomiczna z ciepłymi posiłkami i licytacje. Po szczegółowy program imprezy zapraszamy na stronę internetową Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.